Proszę was o gorące przywitanie Kaskadera! Jeszcze raz! Krzysztof Sugowski, Tomasz Zeliszewski, Wietek Jurecki i Romek Lipko, który zaraz będzie z nami. Fanem tego zespołu. Tak jak wy. Kto widział wczorajszy koncert? Ręka do góry. Bardzo proszę. Panowie, pierwsze pytanie do was. Czy przeszła wam na chwilę wczoraj po koncercie myśl, że tak naprawdę to moglibyśmy teraz skończyć, bo lepszego końca sobie trudno wyobrazić. 500 tysięcy ludzi oglądało was wczoraj wieczorem. Mamy mikrofony dla każdego, więc to oczywiście jest pytanie pół żartem, pół serio, no ale mimo wszystko. Fajny byłby wczoraj finał. Coś to można powiedzieć. Wczorajszy koncert to są tak straszliwe emocje i z mojej perspektywy to wygląda tak, że nie sądziłem, że nawet pewne rzeczy, czysto muzyczne, są właściwie na granicy w trakcie trwania koncertu, wymknięcia się spod kontroli. Tak się człowiekowi wydaje, że 40 lat na scenie, prawie 20 tysięcy koncertów i coś o tym wie, czy może mu się wydaje, że już bardzo dużo wie, a może wszystko. Przychodzi taki moment, kiedy no ta cała świadomość ulega poważnej weryfikacji, bo codzienność, kontrakty, koncerty, lepsze, gorsze, podróże, tysiące kilometrów powodują, że nagle musimy sobie przypomnieć o, po pierwsze, bez żadnych kontekstów finansowych ani pobocznych, o bardzo prostym zjawisku, że wychodzimy na nieco wyższą półeczkę, zwaną sceną i jest strasznie dużo ludzi, którzy tam są z powodu miłości do muzyki, akceptacji nas, naszej muzyki i tak dalej. To wielkie wrażenie. Ja pragnę Państwu tylko podziękować, że tworzycie, jesteście współtwórcami tej imprezy, tego festiwalu, bo dostarczyliście nam no, wielkich przeżyć. Skończymy tak, jak zapowiadaliśmy ostatniego grudnia. Nie wiem, czy będziemy grali coś na Sylwestra, czy nie, tego jeszcze nie umiem dzisiaj powiedzieć. I nie wiem, czy byłby to, bo o końcu to jeszcze nie rozmawiamy. Wiemy, że on następuje, ale jesteśmy w środku mniej więcej roku. To tak trochę patrzymy na to z dystansem. To tak, jak się mówi w południe o duchach, w nocy i tak dalej. To lekko to przychodzi. Ale olbrzymie przeżycie, wielkie dzięki. I to jest coś, co... No teraz ja mogę powiedzieć, że... Jestem częścią polskiej branży muzycznej, zawodowej, bo grałem na festiwalu Łódzkim. Brawa dla Wódki Suflera, brawa dla was. Ja chcę powiedzieć, że patrzyłem wczoraj na was i przez was dwa razy się pomyliłem, ale nie było słychać podobno. Akurat słychać było bardzo dobrze, natomiast ja tej pomyłki nie wyłapałem, choć muszę przyznać, że operator pokazywał cię często, no bo jesteś efektowny wizualnie na scenie. Bo... Co zrobić? 40-lecie, panowie, prowokuje do wspomnień. O, brat bliźniak. Zdjęcie oczywiście. Po, absolutnie, zdjęcie po, ja wam zrobię. Wejść? Aha, dobra, to później. Ja wam zrobię, jesteśmy umówieni. 40-lecie prowokuje do wspomnień,
Na pewno jest tutaj dużo osób, które same zajmują się też muzyką albo się chcą zająć. Powiedzcie, jak w zupełnie innej rzeczywistości, w waszym przypadku wyglądał ten zupełny początek, ten moment, kiedy stwierdziliście, nie wiem jeszcze, czy to będzie mój zawód, pewnie wtedy się o tym nie myśli, ale chciałbym to robić, warto. Po kolei, Krzysztof. Cóż, ja byłem, oprócz tego, że teraz wykonuję to zajęcie, które wykonuję, to całe życie jestem słuchaczem, jestem zbieraczem płyt i tak dalej, i tak dalej. Także ja rozpocząłem tę przygodę z muzykowaniem jako słuchacz. Byłem dosyć wnikliwym obserwatorem sceny rockowej lat 60., 70. i to wszystko we mnie jakoś się rodziło. Przy okazji też byliśmy razem z Romkiem od pierwszej klasy szkoły podstawowej w szkole muzycznej. Skończyliśmy podstawówkę, poszliśmy do liceum. Potem różnie się nasze drogi układały. Niemniej zawsze wracaliśmy do siebie przez całe te 50, ile to będzie, 56 lat, także nawet 7. Także jesteśmy z panem Romualdem Lipką małżeństwem od 57 lat. I to no może nie tak bardzo widać, że to zbliżamy się do jakie to 60. godzin, to jakie to są już, chyba nie wymyślili tego jeszcze. W każdym razie ja zacząłem tą przygodę muzyczną właśnie od tego, że jakby byłem zobligowany, chodząc do szkoły muzycznej, do tego, że mi tam pakowali do głowy różne rzeczy. Wtedy myślałem niepotrzebne, teraz wiem, że na pewno tak. I przypadek zrządził, kiedy już byłem na studiach z kolegami z różnych wydziałów, zaczęliśmy się spotykać i sobie tam bawić się w zespół, w domu. I to nikt z nas nigdy nie pomyślał, że będzie to zawód wykonywany aż tak długo. Okazało się, że od tego czasu minęło z górą 40 lat i to, co Piotr pytał o zakończenie naszej działalności, która nastąpi z końcem tego roku, to myślę, że właściwy jest moment, ponieważ jak zauważyliście, niezależnie od tego, od stylistyki, od rodzaju muzyki, którą wykonywaliśmy wczoraj, wykonaliśmy to porządnie, prawda? I chcielibyśmy, żebyście nas takimi zapamiętali. Nie jako niedomagających staruszków i, prawda, nie potrafiących wykonać tego. Wesołe balkoniki? Tak, wesołe balkoniki, ale jako ludzi sprawnych, muzyków sprawnych i tak, żeby was nie zawieść. Także myślę, że w jakiś stopniu się to udało i to jest też odpowiedź na to, dlaczego kończymy. Kończymy dlatego, żeby zejść, parafrazując tekst znanego zespołu polskiego, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A ja teraz uparcie do początków. Tomek, twoje początki. Ja, mimo że Budka jest lubelskim zespołem, nie pochodzę z Lublina, urodziłem się w Galicji, w Tarnowie. Dzisiaj nie ma czym chwalić. No pewnie, że nikt nie jest doskonały, czego chcesz. Na jednej z imprez, grając... Tak się śmieje, ale też nie jest z Lublina. Mnie tak też nie jest z Lublina, ale co? No może ja dodam, że ja też jestem z Tarnowa, Krzysztof. Bliżej mikrofon, Tomek. Bardzo dawno temu z zespołem Wabank byłem na muzycznej imprezie, jakiej w latach 73-74 u nas w kraju, oczywiście ubiegłego stulecia, było mnóstwo. Giełda piosenki, była o niej mowa, była w Lublinie. Poznałem tam towarzysko i artystycznie moich przyjaciół do dzisiaj z zespołu, żeby tak nie przeciągać.
Bardzo mile spędziliśmy czas, zarówno towarzysko, jak i w studio. No, muszę przyznać, że... O tym jeszcze będzie. I mówiąc wprost, po tygodniu, dwóch, trzech miałem kontakt nadal telefoniczny, co nie było takie proste jak dzisiaj. Nie było komórek, dodzwonienie się do drugiego miasta było naprawdę problemem i to trwającym dosyć długo. Romek do mnie zadzwonił. To wszystko się zakończyło po prostu tym, że no prostym pytaniem. Jest propozycja, jest wakat, jeśli chcesz, przemebluj swoje 18-letnie życie i spróbujmy coś zrobić. Nie ukrywam, że mnie się to strasznie podobało. Ja byłem pod wrażeniem muzyki. Pamiętam, na tej imprezie usłyszałem Cień Wielkiej Góry, usłyszałem Lubię ten stary obraz, Memu miastu na do widzenia. To było przed nagraniem jeszcze naszej pierwszej płyty o Cień Wielkiej Góry właśnie. Ja byłem zachwycony tą propozycją. Jak się ma 18 lat, ma się zupełnie inne priorytety. Zresztą i fantastycznie nie żałuj. Nigdy tego nie żałowałem. Po miesiącu przeprowadziłem się z Tarnowa do Lublina. I jeszcze utkwiło mi w pamięci bardzo niezwykłe zdarzenie, mianowicie reakcja moich rodziców na to wszystko, no bo 18-latek mówi, że prawda tam, dobra, studia i tak dalej, te wszystkie rzeczy, to ja tu pojadę sobie w drugi koniec Polski i teraz będę muzykiem big beatowym, pióra miałem do pasa i no troszkę inaczej wyglądaliśmy. I byłem przygotowany no na najgorsze, no co mi mogą rodzice powiedzieć, natomiast moja mama powiedziała mi, wiesz co, synku, to bo powinieneś pojechać. Powinieneś pojechać, bo inaczej całą resztę życia będzie ci się coś wydawało. Nie wiem co, ale będzie ci się coś wydawało. To był dla mnie no, duży wstrząs i strasznie ważny moment w życiu. Ja zmieniłem swoje życie kompletnie i no, pracujemy, gramy, przyjaźnimy się, kłócimy, robimy różne, no przez 40 lat, czy to jest kawał życia, ludzie tak blisko ze sobą współpracujący, robiący tysiące kilometrów, latający, jeżdżący, każdy z nas jest inny, więc to nie jest codzienność, która jest po prostu ciasteczkiem maczanym w miodzie, mleczkiem popitym, to jest paru coraz bardziej dorosłych, w tej chwili już starszych facetów, ze swoimi przywarami, upodobnieniami, przyzwyczajeniami. Każdy ma ceremoniał wstawania, spania, codzienności i różnych innych rzeczy, gustów i przyzwyczajeń. Myślę, że cztery dekady spędzone razem i to, że siedzimy tutaj i nie patrzymy na siebie z obrzydzeniem, to jest chyba najlepszym, świetnym komentarzem i od... Brawo. Nawet się uśmiechaliście do siebie na scenie wczoraj. Widziałem sam na dużym ekranie. No bo wbrew temu, co by człowiek nie powiedział, w różnych stanach emocjonalnych, no to... No jak można... No muszą być pozytywne... Jeżeli my jesteśmy zespołem muzycznym, to niemożliwe jest, żeby grać muzykę i można się na siebie wkurzyć, można sobie nawrzucać, różne dziwne rzeczy między ludźmi się zdarzają, ale tak naprawdę gdzieś na dnie, w głębi serca całej tej sytuacji musi być coś, musi być szacunek, akceptacja, tolerancja i pozytywne uczucie do drugiej osoby, bo inaczej jest to niemożliwe, po prostu niemożliwe. I to widać na scenie. Proszę, brawo. Mietek, twoje początki. Od razu miałeś taką fryzurę, czy potem dopiero? Trochę później. W wieku 4 lat święty Mikołaj przyniósł mi takie skrzypce, zabawkę.
czerwonego koloru w białe ciapki, to pamiętam do dzisiaj. I każde normalne dziecko po parokrotnym popiłowaniu tym smyczkiem by to rzuciło gdzieś w kąt. Ja się uparłem i potem zacząłem grać melodie, które słyszałem od tam szła dzieweczka do laseczka i tak dalej. W szkole podstawowej zacząłem występować na akademiach. Rodzice koniecznie chcieli, żebym grał na akordeonie, ponieważ krótko mówiąc, wówczas to był podstawowy instrument w Polsce. Polska była krajem akordeonu, gitara to było gdzieś z zewnątrz. Moim argumentem było to, że gitara jest tańsza. Przekonałem rodziców i w związku z czym, pamiętam, za 615 zł kupili mi gitarę. Szedłem z tym pudłem z domu towarowego i całe podwórko mi zazdrościło, że ja mam gitarę. Później występowałem z tą gitarą na akademiach szkolnych. Jeszcze wtedy to była szkoła podstawowa, to miałem odznakę wzorowy uczeń, ale w liceum już nie, ponieważ zacząłem grać profesjonalnie w miarę i za pieniądze. Ja w tym roku również obchodzę 40-lecie swojej pracy zawodowej. Wcześniej zagrałem z 1000 wesel, ale już tego nie liczę. W 1974 roku to grałem jako muzyk sesyjny w Radio Wrocław. Ja pochodzę z Wrocławia. Wrocław się odezwał. Tak. Pozdrawiamy. Pamiętam, że wychodziłem z liceum, czekało już auto osobowe. Zdejmowałem tylko z mundurka tarczę i jechałem na koncerty. Po czym po kolei, no to tam nie wiem, wygrałem Jazz nad Odrą w 77 roku. No i zaczęliśmy się spotykać z kolegami w hotelach, ze względu na to, że gdzieś po drodze w tych samych miastach graliśmy z różnymi wykonawcami, z Haliną Frąckowiak, czy potem też z Krzyśkiem graliśmy, kiedy miał przerwę w Budce. No i w 81 roku zaproponowali mi koledzy, żebym z nimi zagrał. Ja już wiedziałem, że jest taki zespół, oni wiedzieli, że jest taki jakoś coś tam, muzyk, który coś tam umie zagrać. No i tak zaczęliśmy. Pamiętam, jak pojechaliśmy na pierwszą moją trasę koncertową, to było na Śląsku. W ciągu miesiąca zagraliśmy 90 koncertów, 3 koncerty dziennie. Co nie było moim rekordem, ale to ewentualnie później o tym. Nie, teraz, od razu, bo to jest historia, którą nikt nie uwierzy. Zanim zagrałem w Budce, to ja 2 razy w życiu zagrałem 8 koncertów dziennie. To się nazywała impreza Ludziom Dobrej Roboty. O 7:30, gdzieś to w szczecińskim województwie, to gdzieś tu było. Pyrzyce, coś, jakaś taka miejscowość, gdzie o 7:30 rano odsuwała się kotara, na widowni siedziały matki ze śpiącymi dziećmi na rękach i myśmy grali, to trwało równo godzinę 25 minut, po czym jedną ścianą drzwi wychodziła ta publiczność, a drugą ścianą wchodziła na następny koncert. No i tak 8 razy, na 4. koncercie też nie wiedziałem, która zwrotka, kto następny. Na drugi dzień były tylko 3 koncerty, to skomentowaliśmy to z kolegami, że to są chyba wakacje jakieś. Także, ale tutaj graliśmy codziennie po 3 koncerty i jeszcze pamiętam, że wówczas w takim czasopiśmie Jazz Forum był wywiad z Patem Metheny, który napisał, że miał bardzo ciężki rok, ponieważ zagrał 50 koncertów. To mówię, pewnie zera nie dopisali, bo ja dopiero 90 zagrałem, a zaraz potem pojechaliśmy na Pomorze i tam znowu Gdynia, Gdańsk, Sopot, Elbląg, Malbork i tak dalej i też po kolejną turę taką koncertową. Po czym wynika z tego, że Pat Metheny nie był człowiekiem dobrej roboty. To leń po prostu, krótko mówiąc, prawdopodobnie. Robić mu się nie chciało. Miałem to szczęście, że zagrałem z Budką wiele przebojów, które cała Polska śpiewa, nuci, gwizdże. Ze względu na to, że różne rodzaje twórczości mnie pociągają, to ja jestem, oprócz 3 panów, którzy tutaj siedzą, jestem najdłużej grającym muzykiem w tym zespole, natomiast nie przez 40 lat.
No ale ze względu na to 40-lecie otrzymałem od kolegów propozycję, czy mógłbym zagrać. No i oczywiście, że mógłbym. I zapytałeś, będzie Woodstock na trasie? Bo umiem i lubię. Zapytałeś, będzie Woodstock na trasie? Tak, no to przychodzę. No to już aż tak mi nie podpowiadaj. Tak nie było. Natomiast bardzo się cieszę, no to tak się mówi, że bardzo się cieszę, że tu jestem. O, dziękuję. Romek, kolej na ciebie. Chciałbym, żebyś po opowieści o początkach przeszedł jakby miękko do okoliczności powstania płyty, którą wczoraj słyszeliśmy, tej ikony polskiego rocka, czyli Cień Wielkiej Góry. O okolicznościach powstania, nagrania. Dzień dobry, jeszcze nie miałem okazji się przywitać. Ja do Mietka wrócę, bo to jest zabawne. My w tym naszym życiu muzycznym oczywiście jest cała masa humorystycznych akcentów, bardzo, bardzo dużo, ale Mietek tutaj wspominał o tym swojej przygodzie nieskonsumowanej z akordeonem, więc, a jest jednym z gości, którzy do dzisiaj każdą kobietę całują w rękę z wielką szarmancją, z jakimś takim dużym szacunkiem. No więc to się bierze prawdopodobnie z tego, że jest taki żart. Oczywiście zastrzegam z góry, że nie jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek instrumentu, a tym bardziej ludzi na nim grających, ale żarcik jest taki, że pytanie się zadaje, kto to jest dżentelmen, no więc odpowiedź jest taka, że to jest ktoś, kto umie grać na akordeonie, ale nie nadużywa tej umiejętności. Więc Wiecio prawdopodobnie z tego powodu bardziej dżentelmen w nim przeważył. Kochani, ja te pierwsze zetknięcia z dźwiękami to są często bardzo przypadkowe, bardzo różne. Ja mam takie wrażenie, mój nieżyjący ojciec mi nigdy tego nie powiedział, ale ja odnosiłem takie wrażenie potem, kiedy doroślałem, że w czasach, w których mnie posłano do szkoły muzycznej, no, ja muszę taką okoliczność przypomnieć, bo to było, Krzysiu, to było w 57 roku, więc to było 11 lat po zakończeniu II wojny światowej. To jest coś niewyobrażalnego, to brzmi dzisiaj zupełnie jak nieprawdziwe, ale taka prawda. Więc rodzice prawdopodobnie no, mieli jakąś nadzieję na wielką radość związaną z tym, że dziecko będzie grało na przykład w Boże Narodzenie kolędy, że będzie no, w jakimś sensie taką maskotką muzyczną umiejącą coś grać. No to było także w jakimś tam dobrym tonie prawdopodobnie, bo mimo wszystko szkoła muzyczna była jedna powiedzmy w Lublinie, a szkół podstawowych innych było 25, więc to w jakiś sposób czyniło tą szkołę muzyczną czymś innym, elitarnym w pewnym sensie. Takie były pewnie wyobrażenia wówczas ludzi, także moich rodziców. Poszedłem do tej szkoły, ona mi się bardzo przydała. Przydała mi się do pewnego umiejętności konstruowania potem myśli muzycznej gdzieś w przyszłości. To każdy na własny użytek może skorzystać, to jest jak gdyby pewna technika, pewne sposoby porozumiewania się z samym sobą wewnętrznie, jeżeli się ma taki język muzyczny w sobie. Więc ta szkoła była przydatna, żeśmy byli tam razem z Krzysiem, obydwaj w klasie fortepianu. Ja potem poszedłem do liceum dalej, Krzysztof poszedł do ogólnokształcącego liceum. W liceum muzycznym przydarzyła mi się przygoda z palcem, taka chirurgiczna, która wtedy była nieoperowalna. Mam jeden sztywny staw, nie mogłem dalej kontynuować kariery pianistycznej. Więc zacząłem tak troszeczkę z pewnym umiarem myśleć o tym, że czeka mnie coś w muzyce poważnej, czy w ogóle jak gdyby w tym kierunku. I zająłem się, nagle pewien przypadek życiowy spowodował, że mój kolega, który był, wtedy to się nazywało kierownik muzyczny zespołu takiego, big beatowego, no to były takie jeszcze wtedy, wszystko się rodziło, określenia, pojęcia. Poszedł na studia do innego miasta i tam był taki wakat jak gdyby opieki muzycznej właśnie kogoś, kto troszeczkę ma takiego, ma rozszerzone pojęcie muzyczne i praktyczne. No i rzucony na głęboką wodę stałem się takim właśnie kierownikiem muzycznym w zastępstwie takiej grupy big beatowej, która grała przy wytwórni sprzętu telekomunikacyjnego w tamtym czasie. To były motocykle polskie WSK, WFM.
a głównie robili to helikoptery, najpierw to w Świdniku koło Lublina, gdzie dzisiaj jest lotnisko duże pasażerskie. I tam zaczęła się taka moja rzeczywista, no, ciężka praca, bym powiedział, bo ja zrozumiałem, że to jest moja droga i to jest mój cel i moje marzenie, być muzykiem rozrywkowym. Jeszcze wtedy nie definiowałem, tak jak mówię, no, muzyka rockowa. Myśmy zresztą słuchali wtedy pierwsze jaskółki przylatywały ze świata. Gdzieś na pocztówkach były płyty, pojedyncze nagrania Beatlesów, Animalsów, prawda? To wszystko się było jeszcze takie, nie można było tego uporządkować, bo płyta była osiągalna tylko jeżeli ktoś z kolegów, gdzieś ze znajomych miał rodzinę za granicą. Nie wiem, czy nie powinieneś wyjaśnić, co to jest pocztówka dźwiękowa, bo to dzisiaj brzmi trochę surrealistycznie. To było coś w rodzaju płyty. Tak, to była taka piracka płytka, mała, że na pocztówka z kwiatkami, z jakimiś widoczkami. Tacy goście, na to ona wyglądała tak jakby pokryta takim plastikiem, prawda? I oni, to na miejscu przychodziło się, mówiło, że takie się chce mieć nagranie, miał jakąś taką matryckę i od razu sprzedawał tam, jak dziś pamiętam, chyba za, nie wiem ile to, 2 złote kosztowało. I jeszcze można było nagrać życzenia. Aha, i można było nagrać życzenia, tak. Kochana babciu, wszystkiego najlepszego. Więc czekało się, ja pamiętam, że ja strasznie lubiłem zespół Shadows instrumentalny taki i czekało się, pamiętam, że jak zapowiadali taki wielki hit instrumentalny, gitarowy, Fajka pokoju, to była zapowiedź w prasie i się ustawiały kolejki, żeby takie jedno nagranie zdobyć. To... Przepraszam, paradoksalnie w tym głębokim PRL-u te pocztówki dźwiękowe nas utrzymywały w miarę na bieżące do świata. To oczywiście była jakaś fatalna jakość i surrealistyczna historia, ale nas nie było płyt. I panowie z tych studiów nagrań byli w miarę na bieżąco, więc tam naprawdę w masie, w kraju, edukacja muzyczna przy pomocy pocztówek dźwiękowych teraz po latach nie jest do lekceważenia, myślę. Ale rzeczywiście, że tak, bo proszę sobie zdać sprawę, że to, co się dzisiaj, to znaczy komunikacja, jaka jest dzisiaj na świecie, fantastyczna oczywiście, imponująca, ale jednocześnie bardzo ułatwiająca w każdej dziedzinie życia zdobycie jakiejś wiedzy podstawowej chociażby, a nie mówiąc już o bardzo takiej pogłębionej. Dlatego, że ze wszystkim można kupić film, przewodnika, prawda. Dzisiaj, jeżeli ktoś chce grać na gitarze, to może sobie kupić dowolnego gitarzystę, który pokazuje, jak takie triki wykonuje, takie. Myśmy to wszystko na słuch musieli odgadnąć. W jaki sposób oczywiście na Zachodzie, który przodował w tym brzmieniu, w nagraniach, w produkcji muzycznej, jakie zrobione tamto. To była ciągła zgadywanka. Ja pamiętam, że na przykład technika grania kciukiem na gitarze basowej, to w Polsce trwała jakaś dyskusja między muzykami z rok czasu, jak Stanley Clark gra takie dźwięki. O co to chodzi? Nie bardzo ludzie wiedzieli, bo nikt go nie widział, w jaki sposób on gra w ten sposób. No ale żeby się nie rozwodzić nad tym, co było obok mnie, więc los postanowił za mnie. Mój ten pierwszy zespół, o którym opowiadam, wystąpił w telewizji z jakąś moją pierwszą kompozycją. Śpiewała ją dziewczyna, z której wówczas byłem zakochany, która była moją sympatią. Pojechaliśmy do telewizji, bez wiedzy oczywiście szkoły i dyrekcji. Tam zobaczono mnie mimo licznych zabiegów fryzjera, przeczesanie włosów na prawo, na lewo. Niestety nie dało się zmylić dyrekcji szkoły. Zostałem usunięty z liceum muzycznego za brak dyscypliny, za wykonywanie muzyki rozrywkowej. I to właściwie mnie wypchnęło z obszaru strefy, jak gdyby, podchodzenia do kariery muzyka w dziedzinie muzyki poważnej. Stałem się muzykiem rozrywkowym namaszczonym przez usunięcie przez Radę Pedagogiczną. W marcu, skąd idąc, 1968 roku, dołożyli do tego ówczesne rozruchy studenckie. Marzec, słynny marzec w Polsce, zmiany polityczne, wielka taka transformacja. No więc znalazłem się, byłem w jednym momencie i muzykiem rozrywkowym, i politycznie niepoprawnym uczniem i tak dalej. Bardzo dziękuję i Radzie Pedagogicznej, i czasom za to, że mnie wypchnęły z tego obszaru, i że mogłem realizować to, co do dzisiaj realizuję. A później, to już mogę w dwóch słowach powiedzieć, i co mnie prowadziło przez tą drogę. Marzenia, drodzy. Marzenia, bo umiejętności są oczywiście podstawową rzeczą
i potrzebną, natomiast to taki może truizm mówienie o tym, że marzenia nas prowadzą przez życie, ale rzeczywiście tak jest, bo jak się chce i się jest wytrwałym w dążeniu do nich, to pewnie to bardzo procentuje. Mnie sprocentowało razem z kolegami. Pamiętam, że kiedyś jechaliśmy pociągiem na jakąś nocną próbę gdzieś tam do jakiegoś domu kultury pod Lubinem, gdzie były jakieś dwa wzmacniacze i mówiliśmy z rozmarzonymi wyrazami twarzy, rozmawialiśmy z Krzysztofem, co by to było, gdybyśmy nagrali singla w Polsce. Jaki to byłby niewyobrażalny w ogóle dla nas zaszczyt, prawda, że nagle oto nasze nagranie gdzieś się pojawi i będziemy uznanymi w ten sposób, prawda, zaakceptowanymi muzykami. Marzenia poprowadziły przez Polskę, przez fantastyczną przygodę z Polakami na całym świecie. Jest dla mnie czymś niezbywalnie pięknym to, że przeżyłem spotkania z naszą Polonią w najodleglejszych krajach świata. Właściwie nie graliśmy tylko w Afryce, w południowej Afryce dla Polaków. Wielokrotnie byliśmy zresztą zespołem Polonii na całym świecie, wybieranym jako grupa najpopularniejsza w tej kategorii. Mniej to może jest znane w Polsce, ale to naprawdę wielka sprawa i cieszę się, że staliśmy się zespołem takim, który połączył pokolenia i nasze koncerty dzisiejsze, nawet te ostatnie, są dowodem na to, że byliśmy potrzebni, że razem z naszą muzyką zestarzeli się nasi fani, że ci, którzy się zestarzeli, przekazują swoim dzieciom, niekiedy już wnukom, pewne treści, które byśmy zaśpiewali, pokazali w tamtym czasie. I jak pokazał wczorajszy koncert, myślę, że one trafiają przez mądrość słów, przez pewien wyraz tej muzyki. Ona może nie jest technologicznie współczesna i prawda, mogąca konkurować z tym, co się dzisiaj gra, ale przekazy, które myśmy stworzyli, nasi autorzy tekstów, wybitni zresztą pod tym względem, którym dziękujemy serdecznie. Tu jest jeden siedzący i żyjący, to jest Tomek, który napisał też wiele tekstów dla nas, ale tacy autorzy jak Andrzej Mogielnicki, autor Marek Dudkiewicz, no i niewyobrażalnie piękny autor w swojej twórczości Adam Sikorski, który napisał nasze pierwsze dwie płyty i napisał właśnie A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. To było cudowne, że można było wtedy takie nagrywać takie rzeczy, które są oczywistością, mówić, śpiewać takie rzeczy, które są oczywistością, a które stały się hymnem wielu pokoleń Polaków zapędzonych w kłopoty. Pamiętam, że był to utwór, który kiedyś był hymnem polskich więzień, takim wewnętrznym i wiele razy zaczepiano nas w naszej karierze w różnych okolicznościach, gdzie jakiś cytat z tego, co my śpiewamy, był ludziom pomocny, barwiącym ich życie na pozytywnie, z nadzieją, z pięknem. No i to jest chyba cała opowieść o mojej dotychczasowej karierze. Będę żył z muzyką, bo nie mam innego wyboru. To jest absolutnie największa miłość, której się nie da zdradzić. Tego nie można zamienić na inną partnerkę. Ta miłość, jeżeli w człowieku jest, to towarzyszy mu do końca życia. Jak się może z nią dzielić z bliźnimi, to tym lepiej. I kiedy jeszcze ta dzielenie się jest zrozumiałe i oczekiwane przez kogokolwiek na zewnątrz, to wtedy to wspaniałe uczucie i wspaniały dorobek życiowy. Dzięki. Romuald Lifko. Wbrew temu, co powiedział, że to całość historii, będziemy pytać jeszcze dalej, to teraz bardziej na ochotnika poproszę, nie wiem, może Krzysztof. Chciałbym wrócić do płyty, która zatoczyła takie ogromne koło i kiedy wchodziliście do studia w Warszawie, nie mogliście przypuszczać, że kilkadziesiąt lat później zagracie tę płytę tutaj na festiwalu Woodstock. Ale pierwsza płyta, okoliczności jej powstania, to zawsze jest rzecz, którą się pamięta do końca życia. A to była w dodatku płyta szczególna, bo to jest płyta, która w przeciwieństwie do wielu karier i dyskografii wykonawców, dla was, jak usłyszeliśmy wczoraj, wciąż jest bardzo ważna. Więc sprawa pierwszej płyty
jest o tyle skomplikowana, że w momencie, kiedy dostaliśmy, bo to też nie jest takie oczywiste, myśmy w pewnym momencie dostali propozycję nagrania tej płyty. Byliśmy już popularnym zespołem, mieliśmy tak zwane nagrania radiowe, te nagrania tu i ówdzie chodziły, bo to też nie jest tak, że w PRL-u wszystkie rozgłośnie puszczały nas z wielką radością. Ponieważ... A płytę się nagrywało, bo się chciało nagrać. No, Nie, nagrywało się wtedy, kiedy jedyna państwowa wytwórnia płytowa, jaka była wtedy w Polsce, zaproponowała, że taką płytę można nagrać. Więc już jak już w jakiś sposób ta firma została przymuszona do tego, że trzeba tą budkę nagrać, no to, prawda, przystąpiliśmy do dzieła. Mieliśmy właściwie całą płytę muzycznie opracowaną, natomiast mieliśmy natychmiast następny problem, bo nie dysponowaliśmy przyzwoitym sprzętem, bo nie mieliśmy go po prostu za co kupić, jak go zdobyć. Więc za pomocą naszych różnych przyjaciół i znajomych zebraliśmy te wszystkie instrumenty oraz wzmacniacze. Przy tym chciałem tutaj przypomnieć Państwu, że w nagraniu tej płyty naszej brał udział Czesław Niemen, świętej pamięci, który nam pomógł nie tylko swoją obecnością, swoją grą. Była to wtedy największa gwiazda polskiego rynku muzycznego i on, widząc w nas jakiś tam potencjał, bardzo nam pomógł, ale także pomógł nam sprzętowo. Nosił, pamiętam, jak zjeżdżaliśmy z jego Hammondem po takich krętych schodach i nosiliśmy sprzęt. Czesław Niemen pomógł nam i, że tak powiem, muzycznie ale także... Namaścił was w pewien sposób. Tak, to jest bez wątpienia. Zresztą wczoraj, kiedy zaczynaliśmy suite Szalony Koń, tam był taki fragment nagrany na mógł. To był oryginalny Czesław Niemen, który wtedy to nagrał i zawsze, kiedy gramy suite Szalony Koń, ten jego wkład jest słyszalny i oby Czesiek, patrząc na nas, pamiętał o tym, że my jesteśmy, pamiętamy doskonale. Także to nie było wszystko takie proste i nagrywanie tej pierwszej płyty to była właściwie taka no, z naszej strony duża improwizacja. Myśmy byliśmy zaskakiwani różnymi sprawami, które się odbywają, nie mieliśmy doświadczenia i tak dalej. Ludzie, którzy nas nagrywali, w tej chwili to się nazywa producent, nie wiem jak to nazwać, to była para profesorów Wyższej Szkoły Muzycznej z Warszawy, zresztą wtedy już takich dosyć leciwych, myślę, że nawet starszych niż my obecnie, i ci państwo nagrywali płytę debiutującego młodego zespołu rockowego. Dla nich wszystkie rzeczy, które się odbywały w trakcie nagrania, każda propozycja nasza, to była czymś nieprawdopodobnie dziwnym. Pan profesor Urbański mówił, to niemożliwe, panowie, żeby tak było. No niemożliwe, ale no już jak nas patrzyli, oczywiście. I na deser jeszcze, jak przyszedł Czesiek Niemen i miał tam nagrywać, była jeszcze taka historia, że ci państwo nagrali kiedyś pierwszą i jedyną płytę Ewy Demarczyk w Polsce i po tej płycie Ewa Demarczyk powiedziała i dotrzymała słowa, że nigdy płyty nie nagra. Więc tam były różne animozje między państwem. Tak podobnie, jeżeli chodzi o Czesława Niemena. Jak Czesiek wszedł z workiem, w którym miał mugę, to profesor Urbański mówi, Boże, i jeszcze Niemen do tego, no po prostu. Ale udało nam się tę płytę nagrać z bardzo różnymi przygodami. I moment, kiedy dostaliśmy ją do ręki, to było na festiwalu w Sopocie. Wtedy był taki dzień Polski, myśmy grali w tym dniu, poza oczywiście festiwalem, i ta płyta ukazała się w sklepach. Płyta została sprzedana w 2 dni, 60 tysięcy egzemplarzy, nigdy więc nie została wznowiona,
w tamtych czasach. Wydrukowano jest 60 tysięcy egzemplarzy, bo taki był standard u nas w Polsce. Nigdy nie została wznowiona, chociaż przypuszczam, że można było ją sprzedać w setkach tysięcy egzemplarzy, ale to wtedy nikogo to specjalnie nie interesowało. I wiem, że ludzie stali, na przykład w Warszawie jest taki sklep na Nowym Świecie, to stali przez całą noc, jak rano miała ta nasza płyta być w sprzedaży, to oni stali przez całą noc, żeby tę płytę kupić. Także no... Ja stałem w Krakowie. No widzisz, także takie to były czasy. To jest historia powstania tej płyty i tego, co... A, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem tutaj podkreślić, że myśmy byli mentalnie w tamtym czasie znacznie bardziej do przodu niż nasze możliwości manualne, czyli myśmy byli z głową znacznie dalej niż z rękami. I ta płyta ma, oczywiście to w tej chwili patrząc na to, to są takie fajne smaczki, ale ona ma dużo niedomagań technicznych z naszej strony. Oczywiście z mojej strony także. I dwa lata temu postanowiliśmy nagrać tę płytę w wersji koncertowej, co też zrobiliśmy, i tam te wszystkie niedomagania udało nam się poczyścić i ta płyta w wersji koncertowej, wydaje mi się, jest taka, tak brzmi i tak jest wykonana, jak myśleliśmy, że powinna być wykonana blisko 40 lat temu. Ale dodajmy, że na tym samym wydawnictwie jest też poprawiony wyłącznie w sensie technicznym oryginał, tak jak po Bożemu został kiedyś zarejestrowany, przy niesmaku pary producenckiej. Tak, jasne. Nie, no oczywiście, to przecież nie ma co. O to chodziło, żeby nie zaklinać historii, nie udawać, że tego nie było, było i nie wstydzić się obsnięć pomyłek, niedoskonałości. Po prostu cały pomysł polegał na tym, żeby korzystając, no wykonać pewną podróż w czasie. Mieliśmy lat naście, czy 21, 2, 3, minęło lat 40 i zagrajmy te same nuty, te same dźwięki. Przecież nigdzie nie było powiedziane, że w ogóle damy radę. I chcieliśmy się dowiedzieć też pewnej prawdy o samych sobie. Jak to ja może powiem trochę metafizycznie, że wczoraj mieliście przez 90 minut mniej więcej trochę mniej lat. Był taki moment. Widziałem, czułem, słyszałem. Publiczność potwierdzi. Romek mówił przed chwilą o... Bardzo proszę. Jeszcze chciałem dodać, jestem tutaj najmłodszy z tej czwóreczki, bo jestem o rok młodszy od Tomka, ale chciałem powiedzieć, że w 1974 roku sytuacja wyglądała w ten sposób, że oprócz Niemena, o którym to było mówione, to nic takiego nie było wcześniej. Takiego rodzaju muzyki. Gdyby nie dwa zespoły, SBB i Budka Suflera, to my byśmy dzisiaj mówili o tym, że rock and roll to była grupa skiflowa No to co i te opolskie dziołchy i ewentualnie Truba Duży i Przyjedź Mamo na Przysięgę. Oni są prekursorami tego, że dzisiaj mamy rocka w Polsce. Kto jak kto, ale Mietek Jurecki wie. Najpierw sprawdził to od zewnątrz, a potem od wewnątrz. Mam wiedzę absolutnie pewną. Romek, mówiłeś przedtem o spełnianiu marzeń, że tak naprawdę gdyby to do skrótu myślowego gdzieś ograniczyć, to jest spełnianie marzeń cały czas. Wybierzmy, co jest strasznie trudne. Z 40 lat kilka tych spełnionych marzeń, tych takich najważniejszych. Pewnie nie mamy czasu, żeby powiedzieć o wszystkich, ale takie, które udało się spełnić. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, bo mnie się wydaje, że marzenie spełniło się ogólnie. Dzisiaj jest finał tego marzenia, dlatego że w naszych czasach nie było możliwości zagrania. Myśmy grali wielkie koncerty. To nie jest tak, żebyśmy stali wczoraj przed publicznością, po raz pierwszy tak wielką publicznością. Myśmy byli kiedyś bardzo popularnym zespołem w NRD. Byliśmy zapraszani na wszystkie berlińskie imprezy, gdzie to Stadtplatz się nazywało, tak? Stadtplatz czy Aleksanderplatz.
tam się mieściło 350-400 tysięcy ludzi, kilka razy w roku oni robili takie wielkie imprezy. Graliśmy wspólnie z Lokomotiv GT, z Omegą, ze Slade, z brytyjskimi zespołami, Scorpions, natomiast o co innego tutaj chodzi. Takie miejsce jak Woodstock, przystanek Woodstock tutaj, tak wypracowane i tak właściwie w pewnym sensie kontrolujące to, kto tu przyjeżdża, kto gra, dla kogo gra, to już jest wypracowane, było bez wątpienia wcześniej, znaczy nie istniało, było niemożliwe. Znalezienie się wczoraj tutaj, ja pomijałem oczywiście takie czysto formalne zaproszenie Jurka Owsiaka, z twoim udziałem zresztą, ale spotkała się nasza muzyka z nowymi czasami. To nie wystarczy na marzenie, to wystarczy na marzenie. Spotkała się muzyka z nowymi czasami i prawda taka oczywista, że nie wypędziliśmy ludzi. No, oczywiście ja tu nie jestem skrajny, ale to jest duże osiągnięcie, bo tutaj na tym samym, w tym samym obszarze tutaj są na przykład ludzie, którzy programowo nie uznają Budki. Jest radio antyradio, które nie gra i mówi, chwali się tym, że nie gra Budki Suflera. Nie wiem, czym się chwalić, bo można nie grać, bo każdy ma takie prawo. Natomiast jak gdyby nie jest to powód jakiejś dumy, że jakiegoś artystę się pomija, bo co? To jest ciekawe pytanie, bo co, bo dlaczego? Ludzie wczoraj odpowiedzieli, że jest jak jest. Także spełniło się generalnie moje marzenie w ciągu życia, a po drodze były fantastyczne. Było to, że parę zdarzeń, nie wiem, wspólne koncerty z nieżyjącym, wybitnym, światowym gitarzystą Rory Gallagherem, który nas szalenie te koncerty nas umocniły w takiej wierze, że my jesteśmy już zespołem o poziomie europejskim. Zresztą to jakby wiele razy zostało potwierdzone także przez Unię Amerykańskich Muzyków. Na przykład mamy specjalne takie referencje Unii Amerykańskich Muzyków mówiące o tym, że ten zespół w tym składzie ma prawo koncertować w Stanach Zjednoczonych zawsze. Te identyczne kwity ma zespół Rolling Stones czy ktoś inny. Jeżeli są cudzoziemcami, to muszą takie papiery mieć, żeby tam grać w pewnych miejscach. I to, że na przykład wtedy ci zachodni wykonawcy patrzyli na nas z pełnym podziwem, bo nie wiedzieli, jak my ciężko pracujemy na tą naszą karierę, ile my koncertów rocznie gramy, a jednocześnie, że prezentujemy taki poziom, że możemy grać przed nimi support, bo myśmy grali przed nimi support, oni byli wielką gwiazdą światową i oni po tym supporcie nie mogą wejść na scenę, bo są kolejne bisy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. To właściwie na wszystkich odcinkach tej naszej kariery spełniały się moje marzenia, ale największym spełnionym marzeniem tak naprawdę, bo mówię troszeczkę o takich technicznych rzeczach, odbiór, radość u ludzi, a o właśnie powiedziałem, największym moim marzeniem, które się spełniło, to jest to, że mamy akceptację olbrzymiej masy fanów w Polsce i jak wiem, nie kłócą się o nas. To nie ma tak. Jeżeli ktoś nie akceptuje, czy nie chce tego słuchać, to jego prawo. To jest oczywiste. Ja też nie wszystkiego słucham. Natomiast chyba nie ma dużej ilości ludzi, którzy by powiedzieli, no wyłącz to, no daj spokój, no przestań, jak możesz ich słuchać, przez to obciach, bo to, bo tamto. Nie sądzę, żeby tacy byli. A jeśli nawet byli, to po takim koncercie jak wczoraj, czy ewentualnie jakimś innej okazji zapoznania się z naszą muzyką, zmienią zdanie. Nikt nie jest dobry na wszystkie czasy. Natomiast przylepienie się do nowych czasów bez tragedii to jest wielki sukces. Spełnił się. Dzięki. Dziękujemy także wam. Krzysztof, wywołam ciebie do tablicy, ponieważ to ty mówiłeś o producenckich okolicznościach nagrania pierwszej płyty. Pewnie takich przygód producenckich w Polsce było jeszcze sporo. A ja pamiętam, bo stałem obok taki moment, kiedy ty wyszedłeś ze studia zupełnie gdzie indziej, jednego z najlepszych studiów świata w Los Angeles i powiedziałeś, nie będę cytował całej wypowiedzi, bo tam były niecenzuralne słowa i teraz mi nikt nie powie, że nie da się nagrać mojego głosu. Musiałem na to czekać, no wtedy 30 lat, nie 40. No to pewnie też jest jedno ze spełnionych marzeń, a raczej sprawdzenie, jak jest naprawdę. Tak, myśmy nagrali w naszej karierze wiele płyt, ale jedna dla mnie jest płytą szczególną. Częściowo nagrywaliśmy tę płytę
w Los Angeles Studio Village w Santa Monica i zrobiliśmy to tak na dobrą sprawę dla siebie. To znaczy chcieliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę nagrać piosenki we właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi i jak to będzie wszystko wyglądać, jak to będzie wszystko przebiegać. I myśmy sobie te nasze marzenie spełnili. Nagraliśmy te rzeczy tam. Nagraliśmy dwie piosenki razem z najwybitniejszymi amerykańskimi muzykami. Na gitarze grał Steve Lukather, na basie grał Marcus Miller. Producentem naszym był wybitny muzyk Greg Phillinganes. I zobaczyliśmy, jak wygląda to wszystko tam, czyli tam, gdzie to się wszystko zaczęło, gdzie jest kolebka muzyki rockowej generalnie, czy jakbyśmy jej nie nazywali. I tam zorientowaliśmy się, że gdyby było inaczej, gdyby czasy były inne, gdybyśmy się urodzili, może później, może zdecydowanie później, kiedy można wyjeżdżać. Myśmy właściwie do 30 roku życia mieli szalone trudności z wyjazdem z kraju po cokolwiek. No, Polska była takim trochę... Wtedy mówiono, że najśmieszniejszym barakiem w obozie tych krajów komunistycznych. Ale taka była prawda. Myśmy de facto byli tutaj skoszarowani, nie bardzo mogliśmy. I dla mnie jedyną rzeczą, której mnie osobiście brakuje w całej naszej karierze, to jest próba skonfrontowania się z zagraniczną publicznością. Ja jestem oczywiście szczęśliwy, że publiczność w Polsce, oczywiście nie wszystka, ale ta, która się tym zajmuje, nas akceptuje, ale chcielibyśmy zobaczyć, jak by to wyglądało, gdybyśmy z naszą twórczością wyjechali gdzieś dalej, nagrali to w innym języku, zobaczyli, jak to się skonfrontuje z tamtą publicznością. No nie mieliśmy takiej okazji. W momencie, kiedy była już taka okazja, to myśmy byli, krótko mówiąc, za starzy. Zresztą ten nasz amerykański producent, on zapytał nas wprost, mówi, dlaczego wyście nie przyjechali 25 lat temu? No i to prawda, tylko że co mieliśmy amerykańskiemu murzynowi z Los Angeles tłumaczyć, że dlaczegośmy nie przyjechali 25 lat temu, bo nie mieliśmy paszportu, bo nie mieliśmy pieniędzy na samolot i tak dalej, i tak dalej. I właściwie to pytanie bez odpowiedzi. Ale reasumując, to jest jedyna rzecz, jakiej mnie osobiście brakuje, że nie sprawdziliśmy. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ta konfrontacja by przyniosła nam sukces i tak dalej, ale wiedziałbym, że próbowaliśmy, nie udało się i trudno, zamykamy sprawę. Natomiast to zostaje mi taki minimalny niedosyt, że nie mogliśmy skonfrontować tego, a jakby to przyjęli na przykład Anglicy, czy Amerykanie, czy jakaś inna nacja, to jest dla muzyka bardzo istotne. Także to jest jeden taki drobny fragment, którego mi w tym naszym całym ponad 40-letnim graniu brakuje. A tak poza tym jesteśmy zespołem spełnionym, nie mamy właściwie żadnych innych celów i to jest też jeden z powodów, dla którego w tym roku kończymy, ponieważ ludzie w bardzo podeszłym wieku, żyjąc, muszą mieć jakieś coś, co przed nimi jest, co jeszcze daje im kolejnego kopa do tego, żeby trwać, żeby być na tym świecie. Myśmy osiągnęli de facto wszystko, co można było u nas osiągnąć. I my nie mamy takiej gwiazdeczki, która by nam mówiła, że o, jeszcze to. A to jest w działaniu czegoś takiego jak zespół muzyczny absolutnie konieczny. To jest tak może przykro brzmi, ale taka jest prawda. No cóż, nagramy kolejną płytę, 20 którąś, no w
prawda? I nie mamy czegoś do tego, jak się mówi, że to nie jest kwestia złapać króliczka, tylko gonić go. I my już tak nie za bardzo mamy za tym króliczkiem potrzeby gonić go. I myślę, że wczorajszy koncert też was z tym troszkę uświadomił, bo już go zagraliście. Proszę o brawo. Ja bym chciał jeszcze dwa słowa o tym wczorajszym koncercie. Uwierzcie mi państwo, że myśmy byli, no, mieliśmy jakiś rodzaj tremy, bo to wiadomo, że gramy tyle lat, więc może tej tremy nie mamy takiej jak zespoły debiutujące, ale myśmy wczoraj z taką dużą dozą lekkiego strachu przystąpili do grania. Po pierwsze, graliśmy repertuar niełatwy i dla większości was nieznany, ponieważ ze względu na wiek jesteście wszyscy ludźmi bardzo młodymi i możecie pamiętać nasze ostatnie dokonania z ostatnich 15-20 lat, które są jakby stylistycznie zupełnie w innej bajce. Myśmy wczoraj zagrali koncert, który graliśmy w takiej formie w latach 70. I dla nas to było ogromne ryzyko, jak wy, nie znając wielu z tych rzeczy, przyjmiecie to, jak nas odbierzecie. Weźcie to pod uwagę. Dla nas to było szalone ryzyko. No równie dobrze mogliście nas wygwizdać, bo to co oni tu wychodzą, grają jakieś rzeczy, ja nic nie wiem, o co chodzi. I patrząc na to, jak to się wszystko rozwija, dla mnie największym chyba plusem tej wczorajszej naszego koncertu było to, że wyście dopiero jak zaczęliśmy grać tego Szalonego Konia, pomimo tego, że to jest naprawdę, to nawet muzycy, którzy słuchają, wiedzą, że to jest twórczość bardzo trudna. I wyście to odebrali, wyście mało tego zaakceptowali. Jestem wam szalenie wdzięczny, bo obawy mieliśmy poważne. Także dziękujemy wam. Zrobiło się poważnie, to ja teraz nie mogę nie wykorzystać okazji, bo to jest jednak okazja bardzo specjalna, żeby poprosić każdego z was o parę pikantnych anegdot z kariery i to takich, których do tej pory, powiedzmy, niekoniecznie publicznie opowiadaliście. Dziś jest okazja, żeby powiedzieć trochę więcej niż zwykle. Zaczynamy od Tomka Zaliszewskiego, który jest kopalnią historii opowiadanych przy herbacie. To nie jest dobry pomysł, Piotruś, to nie jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Czy to jest dobry pomysł? Nie bardzo wiem, co mam teraz powiedzieć, bo parę lat temu, jak wprowadziliśmy na rynek taki 20-tomowy cykl płyty i towarzyszyła temu taka lekka książeczka i nie ukrywam, że sam siląc się na bardzo mądrego, nawypisywałem tam różnych właśnie tego typu sytuacji, które właściwie normalnie gdzieś tam się, nie wiem, chowa do kieszeni, zamiata pod dywan. No bo pamiętam, na dzień dobry jest moja opowiastka o tym, że zaraz od razu na dzień dobry, na początku mojej kariery, no dostąpiłem czegoś takiego jak poranny koncert w Oławie. I mniejsze o tam tłumaczenie, że tego miało nie być. No, fakt był taki, że po prostu byłem kosmicznie narąbany i nic z tego nie pamiętam. Koncert był dla jakichś wojsk radzieckich. Miało go faktycznie nie być, no ale fakt pozostaje faktem. 19-latek, który siedzi za bębnami i takich rzeczy być nie powinno i ani wiek, ani sytuacja polityczno-społeczna tego nie tłumaczy. Więc to jest oczywiście,
Nawet mi nie pociesza specjalnie to, że potem w branży stało się takie przez najbliższe dwie dekady bardzo popularne powiedzenie, że niby każdy ma swoją oławę, czyli jakąś tam plamoszkę, większą, mniejszą. Nie wiem, czy to jest anegdota, ale odbierzcie to państwo jako taki przekaz, że no rozmawiamy z ludźmi bliskimi, przyjaznymi i naprawdę, to bez banałów, wczorajszy późny wieczór w jakiś sposób i to jest bardzo szczera wypowiedź, wybudował jakiś pomost. Ja zdałem sobie sprawę dopiero w hotelu nad ranem. Ja się nawet trochę dzisiaj kolegom żaliłem, że potem usnąć nie mogłem. Wyświetlały mi się poszczególne piosenki, a nawet takty. I wszystkie nuty, które bardzo żałuję, że miały miejsce w moim wykonaniu, bo chciałem, żeby były lepsze i tak dalej. No normalny taki bełkot wykonawczy przy okazji wykonań, na których nam straszliwie zależy. Ale wracając, ale zmierzam do tego, że zdałem sobie potem gdzieś około 5 nad ranem sprawę, że wydarzyło się coś ważnego w sensie komunikacji między ludźmi. I byłbym chyba, i my chyba wszyscy ubożsi, może nawet troszkę nieszczęśliwi, gdyby to nie nastąpiło. To tak chciałem przykitować troszeczkę, żeby o tej oławie jakoś to wyszło tam, bo to wtedy miałem 19 lat, teraz mam prawie 60. Czyli każdy ma swoją oławę, ale każdy ma swój Woodstock. Ale i wczoraj do mnie dotarło, że nie każdy ma swój Woodstock, a my mamy. Od wczoraj. Mietek, teraz kolej anegdotyczna na ciebie. Romek się przedstawił jako dżentelmena całującego w rękę, to może ja też powiem, że wczoraj przez pomyłkę mało nie pocałowałem w rękę jednego z muzyków Skid Row, ale to wycofałem się. No dobra, Tomek mnie zmusił do odwagi. Kiedyś, dawno temu, nie pamiętam, ale dosyć dawno temu, graliśmy koncerty na Śląsku. Ja jeszcze wówczas spożywałem alkohol w ilościach przemysłowych. Piłem całą noc z ekipą techniczną w hotelu. Do autokaru mnie przyniesiono, technicznie mnie wnieśli do tego autokaru, który jechał na koncert. Po czym chciałem kolegom udowodnić, że ja jestem w dalszym ciągu sprawny fizycznie i umysłowo. Na trzeźwo wpadałem na scenę, robiąc z gitarą fikoła do przodu. No to po pijanemu, jak zrobiłem tego fikoła, wpadłem w centralkę, w duży bęben perkusyjny. I tak, tu wszystko pamiętam, znaczy kojarzę, słyszę, natomiast nie mogę się podnieść. I tak słyszę na widowni najpierw takie ha, 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 hi, 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 że to za chwilę się wyjaśniło dlaczego. Złamałem wszystkie klucze w gitarze basowej, przyszedł akustyk z kombinerkami, żeby mi tą gitarę nastroić. No i się wstyd zaczął, tak gramy pierwszą piosenkę, mówię, coś tak ciężko, nie mogę, a już wiem, to przez to, że te reflektory mnie tak oślepiają i skopa, szkło się sypie, kobiety piszą. Po trzeciej piosence Romek mnie wyrzucił ze sceny, natomiast, to poczekajcie, bo to nie wszystko. Po trzeciej piosence Romek powiedział, że no, wy ze sceny. Zamknęli mnie w garderobie, ale wówczas w trakcie koncertu ja grałem solo na basie. Wszyscy członkowie zespołu schodzili ze sceny, ja zostawałem i grałem najpierw ładnie, a potem rozkręcałem wzmacniacz i właśnie wtedy tam fikoły, jakieś tam ostatyw od mikrofonu, czołganie tej gitary. No i słyszę, że zbliża się moja solówka i biję pięściami w te drzwi zamknięte na klucz, że solo, ale oni nie chcieli solówki, niestety. Także to pamiętam bardzo dobrze. No nie wiem, za co te brawa.
Romek, pamiętam też jeszcze jedną rzecz, to z Romkiem. Ja właśnie grałem wtedy to solo, ale wtedy byłem trzeźwy i miałem papierosy w kieszeni, w garderobie, w kurtce jakieś czy w czymś tam. Romek wyjął mi papierosy, które miałem z filtrem, włożył mi sporty bez filtra. Ja wpadłem po tej solówce i że papierosek patrzę, o kurde, ktoś mi filtry ukradł od papierosów. Romek był zawsze dowcipnym człowiekiem. Romek, zostałeś wywołany do anegdoty teraz. Jednej, jedynej. To ja powiem taką anegdotę około muzyczną, ale związaną z tym oczywiście, że jestem muzykiem. Kiedyś przed radiem w Lublinie wysiadam z samochodu i idzie taki chłopak, facet, który gdzieś mi się tam kojarzył z jakąś twarzą z dzieciństwa, z tej samej ulicy. Ja się urodziłem w samym śródmieściu Lublina, właściwie w takim geograficznym punkcie środka miasta. Więc tam się po prostu mówiło się chłopcy z dzielnicy z takiej, takiej, takiej. Sądziłem, że tego gościa znam, ale on był taki wskazujący na to, że chciałby jakoś uzupełnić stan płynu w organizmie i... Ale on podchodzi do mnie i mnie zaskoczył, bo mówi tak, mówi, cześć, siema, mówi, nic od ciebie nie chcę. No to już mnie się zrobiło tak trochę przykro, że ja go posądzałem o to, że coś ode mnie chce, no może nie tak mocno, ale to. I mówi tak, słuchaj, mogę ci coś powiedzieć? Ja mówię, no pewnie, co? To mówi tak, mówi, sławnyś to sławnyś, aleś mordy nabrał, toś nabrał. No więc nie będę oszukiwał Państwa, że nigdy nie piłem wódki, czy nie piję. Robię to w tej chwili niestety już znacznie rzadziej niż bym chciał. Ale opowiem anegdotę niezwiązaną absolutnie z jakimiś ekscesami alkoholowymi. Więc zawsze miałem różne kłopoty z tekstami. No, kiedyś nawet dosyć niedawno Szymon Majewski mnie wmontował na to, że zapomniałem tekstu w Opolu w czasie naszego jubileuszu do bardzo popularnej piosenki, niewiarygodnie popularnej. I oczywiście tam w pewnym momencie miałem ciemno w głowie i zacząłem tam jakieś bleble, ale miałem nadzieję, że tego nikt nie zauważy. Myśmy zresztą na potrzeby płyty DVD powtórzyli tę piosenkę, wszystko się odbywa, ale okazało się, że nie, że pamiętają i to tam gdzieś po YouTubie chodzą takie różne wesołe, moja wesoła twórczość po norwesku, jak miałem zaćmienie umysłu. Ale chciałem opowiedzieć przypadek sprzed bardzo wielu lat, bo to było z 76 roku, kiedy właśnie graliśmy na tej gali, Gala Polska w Sopocie i tam mieliśmy grać dwie piosenki. Mieliśmy grać Jest taki samotny dom, piosenkę, którą już graliśmy i drugą nową. I Adam Sikorski przyniósł mi, jak jechaliśmy do Sopotu do pociągu, przyniósł mi tekst, żebym się go nauczył, no ale wiecie Państwo, miałem wiele różnych ciekawszych spraw do załatwienia w Sopocie dzień i noc, więc tego tekstu się nie nauczyłem, krótko mówiąc. Nagłaśniał ten koncert wtedy po raz pierwszy prywatny właściciel aparatury. Może to dla Państwa nic w tej chwili nie znaczy, bo to jakieś takie opowieści, ale w głębokim PRL-u to, że ktoś dostał licencję na to, że mógł nagłośniej ustawić swoją aparaturę i nagłaśniać poważny festiwal, to była szalenie istotna rzecz. I on, i ten pan, który zresztą już taki wtedy też dosyć dorosły, on był absolutnie w szoku, że on to robi i tak dalej. No i myśmy grali jeszcze obie piosenki z orkiestrą symfoniczną pana Rachonia, wtedy bardzo znanego dyrygenta, no i graliśmy i tą pierwszą piosenkę, której ja tekst znałem tylko mniej więcej, graliśmy jako pierwszą, a potem to Jest taki samotny dom. No i zaczynamy, jedziemy to, no i ja na początku nawet coś pamiętałem, ale potem zupełna cisza. No więc człowiek tak powiem, w rozpaczy łapie się tak zwanej brzytwy, więc ja zaczynam, ruszam ustami, tutaj dźwięk nie wychodzi,
I teraz jest opowieść tego gościa, który siedział przy suwakach, przy konsolecie. On mówi tak, wiesz co, patrzę, śpiewasz, tu jest cisza. Mówię, coś się zepsuło, więc ciągnie suwak. Mówi, kurczę, nic nie słychać, nie wiadomo o co chodzi. Ja w pewnym momencie przypomniałem sobie tekst i trach, więc te kolumny zaczęły skakać, bo to było tak rozkręcone, że... tego. I taka zabawa w kotka i myszkę z tym akustykiem trwała do końca. Nigdy mu tego, znaczy powiedziałem mu o tym wiele lat potem, bo on do mnie przyszedł potem, mówi, słuchaj, jakieś, nie wiem, co się, to jakaś straszna historia techniczna, mówi, raz byłeś, raz nie byłeś, mówi, słuchaj, no niesamowite, ale okazało się, że wpadłem na... Także udało mi się doraźnie honor uratować. Pora na was. Jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać zespół, mamy czas na, no powiedzmy, 5 pytań. Mikrofon tam, gdzie zwykle, na środku, bardzo proszę. A tu ktoś w pierwszym rzędzie blisko, tak? Bez mikrofonu może być problem, ale damy radę. Mamy mikrofon? Tak, jest. Dobra, prosimy. Dzień dobry, mam dwa pytanka. Pierwsza do pana Krzysztofa. W filmie Przepraszam, czy to biją jest taka scena w barze. Przebrany mężczyzna śpiewa. Czy to jest pan? No film... tak, przepraszam, czy to biją? Owszem, to myśmy grali. Tak, tak. Aha, dziękuję, bo proszę, miałem straszny bardzo problem. A drugi problem, to znaczy pytanie, to już do całego zespołu, bo panowie mówili, że zagrali prawie 20 tysięcy koncertów i tam nie jedna ławka się pewnie zdarzyła, także pytanie jedna, brzmi... Jedna. Jedna każdemu. Ława ma... jest jedna. Racja. To w takim razie pytanie brzmi, czy mogą się panowie podzielić, że tak powiem, z młodszymi kolegami jakąś złotą metodą na kaca? Ja szybciutko. Mieliśmy kiedyś takiego kolegę, niestety też jest świętej pamięci, jest ubozi, on grał z nami, on grał u nas na saksofonie, miał ksywkę Kafar i to był zawodowy pijak. I kiedyś, no znaczy ja nie mówię, że myśmy byli amatorami, nie, ale on był w porządku. I on jedynym sposobem na kaca, myśmy jechali rano autobusem gdzieś do następnej miejscowości. Ja leżałem na tym, nieprzytomny byłem, wszystko mnie bolało, a Kafar podchodzi do mnie i mówi tak, a jakbyś tam teraz taką pięćdziesiąteczkę ciepłej wódeczki przyjął, a ja od razu... Także on miał idealną metodę na kaca. Ja niestety nigdy nie klinowałem. Dobrze. Muszę państwu coś powiedzieć o rankingach, które wcale nie są wynalazkiem współczesności. W latach 70., jeżeli chodzi o dyscyplinę, o której akurat rozmawiamy, prawda, podnoszenie ciężarów, to ranking wyglądał tak. Najpierw była budka suflera, potem długo nic, latryna wojskowa, znowu nic, potem skaldowie, potem no to co, ale w starym składzie, a reszta to abstynenci. Dziękuję bardzo. Prosimy następne pytanie. Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo dziękuję za państwa twórczość. Mówili panowie bardzo dużo o marzeniach. Ja też mam takie małe marzenie, ponieważ kończą państwo karierę. Chciałabym zapytać, czy jest możliwość wystąpienia z panami przy jednej piosence na jakimś wybranym przez panów koncercie. Ponieważ pierwszymi utworami, które próbowałam śpiewać, jak byłam mała, niewiele się zmieniło, były właśnie państwa piosenki, dlatego stąd to pytanie. To chyba trzeba zrobić przesłuchanie. Oczywiście. Może ja tam przyjdę na dwie minutki za scenę i... Ja myślę, że my możemy spełnić to pani prośbę. Proszę zaobserwować jakiś nasz koncert gdzieś w okolicy, jeszcze w tym roku, gdzie pani mieszka. I proszę się przed koncertem zjawić. My to zapowiemy publiczności, że pani jest...
A przesłuchanie? Tak, koniecznie, przesłuchanie. No, to... Przepraszam, czy byłaby pani łaskawa się, że tak powiem... A może teraz o, panią pani przesłuchanie? O, super! No dlatego mówię. Nie, no to przyjmujemy panią na przesłuchanie, tak. Dziękuję bardzo. A to już teraz, tak? No oczywiście. Cztery linijki. Absolutna cisza i cztery linijki. Na sali wielkiej i błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires, które nie chce spać. Orkiestra stroi instrumenty, daje znak i zaraz zacznie nowe tango grać. Siedzimy obok, obojętni wobec siebie, jak turyści, wystukując rytm. Nie będzie tanga między nami, choćby nawet cud się ziścił. Nie pomoże nic. Dziękujemy. Dzięki. Jaki werdykt? Zapraszamy na całą trasę. Dzięki. Pięknie. Ale oczywiście podtrzymuję zaproszenie na jakiś koncert. Proszę się skontaktować z naszym managementem. To jest e-mail. Tam, gdzie pani by pasowało przyjechać na koncert, proszę przyjechać parę godzin przed koncertem i z całą rodziną oczywiście, żeby się, wie pani... Żebyśmy te kulisy zrobili, jak się rodzina cieszy. Po co się ta rodzina? Dziękuję. Rodzina nie, ale w każdym razie niewątpliwie, wie pani, śpiewanie a cappella i jeszcze utrzymanie się w tonacji, to naprawdę duża rzecz. Gratuluję. Prawda. No i ma dziękuję. Pani głos, tak. Powiem od razu, że jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w przesłuchaniu, to może nie teraz, już tylko na maila i potem tam z zespołem. Proszę o pytanie. A to tak a propos tej piosenki właśnie, jako że to jest wasz taki Enter Sandman, który był grany miliard razy, pytanie brzmi, czy gdy słyszycie panowie tę piosenkę w radiu, albo kiedy sami macie ją grać, to czy reakcja brzmi, o nie znowu. Czy jednak jest to wasz utwór, który mimo wszystko kochacie i jest to coś wam tak bliskie, że i tak to zagracie, bo i tak to jest fajne? Iwan, powiem panu szczerze, że jest kilka piosenek, które graliśmy znacznie częściej niż tą piosenkę. Ta piosenka ma dopiero 17 lat. 17 lat, tak. Co to Sen o Dolinie, który ma 40, to... No, graliśmy znacznie częściej. Ale radio chyba nie aż tak często. Iwan, na szczęście radia grają nas tak niewiele, że nie mamy z tym problemu. Natomiast jeżeli chodzi o istotę pana pytania, wie pan, no kocha się wszystkie dzieci. To jest tak samo nasza piosenka, wspaniała, bliska nam, cudowna. Nikt nam tego nie przyniósł, nie narzucił, nie zmusił nas do tego. To jest oczywiste. Wszystkie te piosenki są nam bliskie. To raczej publiczność, to raczej państwo, do czego macie absolutnie prawo, stanowicie już bardziej surowe gremium, które większym uczuciem darzy taki utwór, czy taki utwór, tą dekadę naszej twórczości, czy taką inną. Natomiast to jest bardzo bliska nam, zresztą to jest bardzo dobry utwór, tak szczerze mówiąc. A przede wszystkim... Prawda. Przede wszystkim utwór, który przeniósł nas na zupełnie inną półkę popularności, ponieważ będąc zespołem rockowym, li tylko, mieliśmy jakiś, prawda, pułap wiekowy naszych odbiorców. Takie tango przeniosło nas w tak zwany ogólny, że tak powiem, wiekowo target odbiorców. Także myśmy po takim tangu stali się mega popularnym zespołem. I to jest siła tej piosenki. Dziękuję. I dziękuję bardzo za koncert. Bardzo dziękujemy. Mamy czas jeszcze na trzy pytania dokładnie. Pierwsze teraz. Czy to właściwie będą dwa pytania. Jedno pytanie, drugie pytanie, prośba. Pierwsze pytanie, chodzi o to, czy byłem na paru koncertach państwa właśnie
i zawsze oczekiwałem też, dlatego teraz mam zdarte gardło, czy jest szansa, aby zagrali Państwo piosenkę Ragtime jeszcze. Znaczy w przyszłości. To drugie od razu i odpowiemy zbiorczo. Dobra, drugie pytanie, bo życie polega na tym, żeby spełniać marzenia, przeznaczenie, jakieś tam osiągać swoje cele w życiu, prawda? No i tu koleżanka śpiewała, ja nie mam takich talentów, ale mam inne marzenie po prostu. Wiadomo, rolą każdego mężczyzny, tam przyjmijmy, jest zbudować dom, posadzić drzewo, wychować dziecko. I zagrać z łódką, tak? Nie, ja mam jeszcze jedno, skromniejsze. Czy jest szansa na zdjęcie z całą budką suflera z okejkami? To jest wszystko, o co proszę. Z kim? Przepraszam, zdjęcie z czym? Z kim, kim? Znaczy jest tak, jest wasz zespół, jestem ja i pokazujemy wszyscy tak. No nie ma problemu, jasne. Nie ma problemu. Jak można to zrobić technicznie? Bo myślę, że innej okazji do spotkania się może już nie być i chciałem to wykorzystać jakoś. Bardzo. Zaraz nie ma problemu, zaraz tutaj zrobić. Przy drabinkach na chwilę się na pewno spotkamy, też jakby ktoś chciał podpisać. Po zakończeniu, proszę bardzo. Bardzo, proszę. Bardzo prosimy. Dobrze, to o Ragtime jeszcze pytanie było. Czy Ragtime jest szansa, że zagracie? No. To oczywiście wszystko jest do zrobienia. Przed nami jest jeszcze ładnych kilkadziesiąt koncertów w tym roku. Nie jesteśmy w stanie wszystkich utworów naszych, to jest 40 lat aktywnego nagrywania i wydawania. To jest piękny numer, my go uwielbiamy. Były lata, kiedy on był na stałe w naszym repertuarze. Utwór trudny, zwłaszcza dla Krzyśka, dla wokalisty, bo tam jest i bardzo wysoko, i bardzo nisko. To jest bardzo trudny utwór. Obecnie go nie gramy, natomiast to już jest bardziej chyba do Krzyśka pytanie, bo on tam dostaje w kość w tym utworze najbardziej. To jest, z tym wszystkim to jest tak, że ja absolutnie szanuję pańskie gusta i tylko proszę popatrzeć, że myśmy nagrali ponad 20 płyt. Z tych płyt po kilka, z każdej płyty są rzeczy. Nie jesteśmy fizycznie w stanie grać wszystkiego, prawda? Musimy jakiś złoty środek wybrać i gramy to, co jakby jest średnią tego wszystkiego. Także nasz koncert niestety ze względów czasowych jest tak, że my gramy coś, co jest konkretne. Jest wiele piosenek, które chcielibyśmy też zagrać. Znaczy wie pan, nie ma niby problemu z tym, tylko musielibyśmy do tego zrobić próby, przypomnieć sobie i proszę pana, nie wiem, Pan pomęczy mailem, trochę. To nie jest wykluczone. Nie jest wykluczone, bo to jest do wykonania oczywiście. No kawałek zagramy. No. To inaczej. Ja umiem, mogę go zagrać zaraz nawet. Jak Romek mi każe, to że będziemy grać, to ja zagram. Na szczęście nie mamy na czym. Pan się przypomni zespołowi parę razy. Dobrze, to dziękuję za koncert i dziękuję za 40 lat. A ty zdjęcie, tak zejdziemy, to bardzo proszę. Pan się już przesunie powoli, bo tam pana nie dopuszczą potem. To prosimy o pytanie. Dzień dobry panom, dziękuję panie Piotrze za głos. Maciej Jędrzejewski. Chciałbym się spytać, bo powiedzieliśmy to już o koncercie i my wszyscy jesteśmy zachwyceni, panowie chyba też z tego, co mówiliście, ale co panów zaskoczyło pozytywnie na całym przystanku Woodstock, ale, żeby nie podać samo zachwyt, czy było coś, co panów negatywnie tutaj zaskoczyło też? Myślę, że dla mnie najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że bawicie się, pomimo tego, że przecież to jest niewiarygodnie wielka ilość ludzi. Wiadomo, że nie wszystko jest cudowne, tak jak się mówi, zawsze, i że potraficie się bawić w spokoju. Nie ma w was agresji, nie ma takiego tego, co dotyka nas na co dzień w życiu społecznym. Wszyscy wiemy, jak wygląda życie społeczne w Polsce, jak ludzie ze sobą nie potrafią współżyć, prawda? A tutaj dla mnie zaskoczeniem jest to, że wy w tak wielkiej masie
potraficie ze sobą normalnie żyć, współżyć i jest to w spokoju i w pokoju. To jest ogromna rzecz, która mi natychmiast się rzuciła w oczy, bo utrzymanie takiej niewiarygodnej masy ludzi we względnym spokoju, to nie jest takie proste, czyli musi tutaj coś działać między wami takiego, że to się odbywa. Także gratuluję wam. Ja chciałem powiedzieć, że pan tak sformułował pytanie, czy coś negatywnego. Ja powiem tak. To jest zjawisko, bo to nie chcę powiedzieć miejsce, to jest zjawisko, ten festiwal, to miejsce to jest zjawisko takie, że ono ma takie cechy pozytywne i tak niewyobrażalnie nasycone, bogate kolorami, wartościami, które doktoraty prawdopodobnie powstaną a propos tych spotkań, bo to są jakieś wielkie spotkania, wielkie wymiany ludzkich emocji, myśli, miłości, wszystkiego, co tutaj jest i na hasłach i zastosowane, że jakikolwiek negatyw znaleźć, to nie ma żadnego znaczenia, bo negatyw w czymś tak wielkim zawsze można znaleźć, można się czepić jakiegoś drobiazgu takiego czy innego. Natomiast fenomen tego, w czym uczestniczymy, wy, my, jest tak niewyobrażalnie wielki, biorąc pod uwagę, że to jest także w Polsce, bo wciąż żeśmy się przyglądali na jakieś zjawiska na świecie, że tutaj negatywy chyba, oczywiście należy je dostrzegać, ale to w jakimś tam dziesiątym rzędzie. I trzeba tylko powiedzieć, mamy coś, co jeszcze lat temu, ileś tam nie będę określał, było niemożliwe w ogóle, gdyby to ktoś wtedy narysował, że to tak będzie, albo zrobił jakąś symulację komputerową, to i tak by wszyscy się popukali w głowę, że to jest niemożliwe. To ja mówię tylko o geografii wydarzenia, prawda, o widoku, a to, co się tutaj dzieje, ile jest tutaj was, którzy tu przyjechali, jakieś cząstce także artystów, nas, którzy tutaj przyjechali, to jest nie do opowiedzenia i nie do zmierzenia. Ja gratuluję wszystkim, którzy budują to, którzy swoją obecnością dają przyszłość i ciągłość temu wydarzeniu, oby trwało wiecznie. Romuald Lipko, Mieczysław Jurecki, Tomasz Żeliseski, Krzysztof Sugowski. Budka Suflera, dziękujemy bardzo. Oczywiście za chwilę 100 lat, słuchajcie, dla was pamiątkowa tabliczka Budka Suflera, dla każdego z was za sceną rozdam, oraz gadżety fundacyjne. No i słuchajcie, tradycyjne 100 lat, śpiewamy je, różnie nam je tutaj wychodzi, ale myślę, że z wami pójdzie zdecydowanie lepiej. 3, 2, 1 i... 100 lat. Szanowni Państwo, Budka Suflera! Brawa! Wielkie dzięki!